Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam o najpotężniejszym bycie, kreatorze wszelkiego istnienia, zwanym też jako One Above All. Był to twórca całego multiversum Marvela i sprawował nad nim nieograniczoną władzę. Starał się przy tym jednak nie ingerować w poczynania śmiertelników, gdyż uważał, że każdy z nich ma swoje zadanie do wypełnienia w nieskończonym ciągu kreacji i zniszczenia. Jego bezpośrednim podwładnym był Living Tribunal, pełniący rolę sędziego każdego z poszczególnych uniwersów. W przeciągu licznych wydarzeń targających wszechświatami Marvela czasami zdarzało się, że to najwyższe bóstwo ingerowało w poczynania śmiertelników. Takim przykładem była audiencja Thanosa i Adama Warlocka, którzy spotkali się z One Above All po zniszczeniu ich wszechświata. Istota ta ukazała się również w postaci bezdomnego Peterowi Parkerowi, gdyż ten martwił się umierającą ciocią May. Bóstwo Marvela uświadomiło wtedy Spidermana, czym jest śmierć i pozwoliło mu się z tym pogodzić. Na swojej drodze spotkał go również Beta Ray Bill, który był przekonany, że cały jego świat jest stracony. Bóstwo, uosabiając się w cielesnej postaci, napełniło go nadzieją do dalszej walki. Ostatecznie jednak więcej osób zdołało podnieść Mjolnir, niż napotkać na swojej drodze stwórcę rzeczywistości. Jak potężna była to istota? Sam w sobie One Above All reprezentował pozytywne cechy związane z miłością, jaką pałał do wykreowanej rzeczywistości. Uważał, że miłość jest bronią ostateczną i był uosobieniem nieograniczonego współczucia i dobroci. Posiadał jednak swoją drugą mroczną stronę, zwaną One Below All. W tej formie odpowiadał za zniszczenie życia, gdyż uważał to za kontrolę i pewne ograniczenie względem rozrastającego się multiversum. Nie ma co tu nawet wymieniać jego spektakularnych umiejętności, gdyż był najsilniejszy pod każdym względem. Z łatwością mógł pokonać wszystkie najpotężniejsze byty. Wystarczy, że o tym pomyślał, a tak się stało. Widział wszystko, wiedział wszystko i żył poza czasem i przestrzenią. Nie posiadał jako takiej formy cielesnej, gdyż objawiając się śmiertelnikom, przybierał formy zgodnie z ich oczekiwaniami na temat jego wyglądu. Posiadając dualizm swojej postaci, miał jednak ograniczenie. Jako One Above All nie był w stanie nikogo zniszczyć, mógł to zrobić jedynie jako One Below All. Najpotężniejsze byty zamieszkujące multiversum były świadome istnienia kreatora rzeczywistości. Część z nich była przerażona na samą myśl o potędze, jaką dysponuje, gdyż byli świadkami sądów przeprowadzanych przez Living Tribunal. Gdy Doctor Strange, będąc najwyższym magiem, spotkał się z Eternity, byt napomknął mu: że ja i mój brat śmierć składamy się na całą twoją rzeczywistość, mistyku. Jednak ani on, ani ja nie jesteśmy panami, bo tylko jeden Bóg rządzi wszystkimi rzeczywistościami, a Living Tribunal jest jego wysłannikiem. Podsumowując, istota ta może w każdym momencie wymazać całe multiversum, jednak tego nie zrobi, gdyż kocha swoje stworzenie. Jest to jego słaby punkt, gdyż w jednej z serii komiksów Thanos, posiadając artefakt pozwalający mu na wchłanianie istot, pochłonął Living Tribunala i One Above All, gdyż ten nie chciał mu zrobić krzywdy. W tamtym wypadku Thanos stał się sam wszechistotą. Jednak manipulacja rzeczywistością Thanosa z innego wymiaru pozwoliła mu na pokrzyżowanie planów i odebranie mocy złemu odpowiednikowi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!